zrobimy filmik z naszego pobytu weekendowego. Jesteśmy w Zielonej, to jest koło Kalet, albo właściwie są to Kalety. Mamy namiot rozbity i zaczynamy siesta. Nie stoi na pewno. Pole namiotowe fajne. Taki krótki rekonesans. To jest to nasze pole namiotowe. Wieczorem porą zalew zielona. To jest właściwie taki bardziej rekreacyjny. Dzwony biją. Jesteś tu. Trzeba zobaczyć, co tam jest na tej mapie. Jesteś tutaj. No i co tu jesteś? Ichtiopark, około 6,5 km. O kurczę, co to jest za cudo? Łąka trzęślicowa. Jechaliśmy to jeziorko naokoło. Trochę się tutaj. Słońce świeci. Żeremie, gdzieś tu jakieś bobrowe opisane. Takie miejsce. Powiedzmy, że zbliżamy się do jeziora, ale będziemy jeszcze musieli objeżdżać, wrócić. Znaczy się, coś tam ma. Znaczy, jak ma jakiś problem. Jakieś patyki powłaziły w koła. Kontynuujemy objazd jeziora, a że zaś w jakoś ślepa uliczka. Ładny las, taki sosnowy, jasny, bez takiego poszycia, nie taki zarośnięty. Tego to nie wiem. Jesteśmy przy jakimś takim miejscu dydaktycznym. Jakiś brud tu mamy. Musimy się przedostać na drugą stronę tej strugi. I co, gdzie wy tam idziecie? A, do mostku idziemy. Jest mostek. No. Wracamy na pole namiotowe, taką prawie autostradą. Pięknie się po tym jedzie. Lepiej niż po asfalcie. Raz bardzo przyjemny. Jesteśmy już na drugiej stronie jeziora. Wieczorek powitalny. Oświetlone. I tutaj sobota rano. Jeszcze większość śpi tego namiotowego. Biegać przed śniadaniem. Zielona, zalew zielona, w uśpieniu. I zaczynamy
biegu sił. Krótka przerwa biegu. Szerokiej, równej drodze, w której my tu na górę jeździmy. Drugi dzień pobytu nad Zieloną. Dotarliśmy do takiego cypla wysypanego piaskiem. To jest ten takie kąpielisko w Kaletach. Już z Maćkiem opanowali to jezioro. Wjeżdżamy po południu na przejażdżkę rowerową około 50 km. Woźniki i jakieś tam inne wiochy i kalety. Prawo, 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 prawo. W prawo, w prawo. Fruwamy. No, tu jest, dojdę sfilmować zespół pałacowy, prywatnej posiadłość w remoncie. To jest podobno jakiś tam jeden, znaczy najważniejszy zabytek tego terenu. Część przejażdżki lasami w kierunku Woźnik. Nie jest to dokładnie ta droga, którą nam tam wytyczył szlak przygotowany wcześniej, ale jest to jakiś taki mały skrót. W każdym razie jedzie się wygodnie. Gdzie tam Maciek i Beata? Rzeczka sobie płynie, nie wiemy jaką. Zobaczymy, jak się dowiemy w tym filmiku. Dobrze. Ale takiego kawałka było nieprzyjemnego przyjazdu, czy średnio przyjemnego. Z pomyłką. Odcinek wzorowej drogi leśnej. Wjeżdżamy do Woźnik. Las rewelacyjny. Droga rewelacyjna. Pięknie się tu jeździ. Na asfalcie. Ma aut, zero ruchu, a równiutko jak na stole. Mamy takie stawy w miejscach, gdzie kiedyś wydobywano glinę do cegielni i na
nawet tutaj jest tablica, z której się dowiadujemy, że to były wykopaliska paleontologiczne i kości zwierząt z Triasu sprzed 230 milionów lat były tu znajdowane. Sarna sobie biegnie przez pole i zaraz nam przeleci przed rowerem. Sugeruję w prawo! Lubsza. Józef Lompa, wyrzany w Oleśnie. Współzałożyciel szkoły w Lubszy, to jest taka ławeczka tego Józefa Lompy. Taka mała ciekawostka związana z Lubszą i z Józefem Lompą. Na tej ławeczce jest informacja zgodna z prawdą, że urodził się w 1797, a zmarł w 1833. A na tablicy, co stoi 3 metry obok, już ktoś popełnił błęda i do takiego powiedziałbym, że wielbłąda, a nie błąda. Przesunęli go w czasie o 100 lat. Urodzony w 1897, a zmarły w 1963. Wesele jedzie. Czego tam widzisz? Rezerwat przyrody Góra Grójec. Według informacji jedno z najwyższych wzniesień Górnego Śląska. 365,8 metra. No widoki jako takie, aczkolwiek za wiele to tam nie widać. W takim niezbyt przyjemnym odcinku kilkukilometrowym gdzieś tam w rejonie Woźnik Lubszy. Znowu mamy odcinek drogi szutrowej przez las przed chwilą. Teraz przez pole. Jakieś takie fioletowe kwiatki. Sobie jedziemy. Kolejny odcinek sobie przyzwoitej leśnej drogi, a pewnie te wycinki, które tutaj były ostatnio przeprowadzane, bo są miejsca, gdzie jakieś gałęzie leżą na tej drodze nieposprzątane, ale znowu jesteśmy w lesie i znowu się jedzie w zgodzie z przyrodą. No to teraz co prawda ten las jest nie taki fajny jak tam koło tej zielonej albo w drodze do Woźnik, no ale to jest las. Następny leśny przecinku i sobie jedziemy w stronę Kalet. Tak.
różnych wariantów. One jest tutaj poprzecinane różnej jakości drogami. Są drogi nawet lepszej klasy niż ta, po której teraz jedziemy. Nie oznakowane jako ścieżka rowerowa. A po prostu pojeździć i poznać te rejony. Jocha Mokros, założyciel tej osady, jakiś przemysłowiec dawnych lat. Jedne krótkie ujęcie znowu ładnego lasu i przyjemnej ścieżki, ale przyjemnej. Wjeżdżamy do Kalet. Pierwsze zostało ile z 2 km. Zielonej, na razie różnymi kolejami, za chwilę będziemy odbijać, że zostało 8 km. Przerwa. Co? Muchy latają, się wkurzone, ale generalnie znowu fajnie, no. Jeszcze teraz zaczniemy zjeżdżać, bo generalnie było dość trudno pod górkę przez ostatnie chwile. Takie fajne lasy. Wieczorek pożegnalny. To już niestety trzeba wracać, ale jeszcze jest jutro cały dzień przed nami. Patrzeć na jezioro. Jezioro zielona. O kurczę, nie wiem czy będziemy w stanie w ogóle, tam słońce świeci. Podziwiać zachód słońca, ale do zachodu słońca to jeszcze jest godzina. No. Jezioro duże, bo jak nie tam. I słońce w kierunku zachodowi.
jeszcze trochę. Słońce, które się szykuje do zachodu, ale jeszcze trochę zostało temu słońcu. 15 minut na schodzie się za lasem, oczywiście, a nie za horyzontem, którego nie ma. No teraz już słońce zachodzi. Jest tak, że tam najwyższe drzewa przeszkadzają. No właśnie. I tam w boku to może było lepiej. Drzewa, a nie zachmurzenie. Ale to będą teraz już poniżej tego słońca. Przez to będą takie czerwono oświetlone od dołu. Zielona ulica ci. Znaczy już urzęduje. Dzisiaj już się wyprowadzamy z przyjaznego pola. Dobrze, no to... Kawa się robi, znaczy woda się gotuje. Chętnych co nieco na woda w wodzie. Przy niedzieli już co nieco chętnych na ochłodę. Przednio jechaliśmy tą drogę w tamtą stronę, teraz w przeciwnym kierunku, ale i tu jedzie się elegancko. No teraz jest ciutka
tendencja wznosząca, no ale bardzo równo jakieś tylko delikatne nierówności, które łatwo ominąć i pięknie się tu jedzie. No, teraz tu. We must go. Odbiliśmy od tej drogi, którą wracaliśmy na pole namiotowe przedwczoraj i którą wczoraj biegłem. Teraz jedziemy już po drodze, po której nam się jeszcze nie zdarzyło jechać. Podobnie za chwilę dojedziemy do miejsca biwakowego przy początku ścieżki. Biegnie przy tych kolorowych jeziorkach, które są naszym celem, a są właściwie pozostałością kopalni rud żelaza, które tu były wydobywane w XIX wieku. Za chwilę będzie wiata, do której się zbliżamy. Już jesteśmy bardzo blisko, czyli wiacie, czyli ścieżka, dojście do kolorowych jeziorek, z których właściwie kolorowe jest tylko jedno. No ale jest wiata. Taką przyjemną ścieżką mieliśmy ruiny byłej kopalni. To jest, powiedzmy, że pierwsze z kolorowych jeziorek. Wydaje mi się zbytnio kolorowe, jest szaro-bure, ale to drugie, do którego się zbliżamy, jest już kolorowe. Takie szafirowy kolor wody. Coś tu pomiełazi. No, to jest najbardziej kolorowe z kolorowych jeziorek. Jesteśmy przy drugim jeziorku albo trzecim, cholera wie. No jak ono jest kolorowe, to tam gdzieś za drzewami nie widać, nie można w filmie w ogóle w rzeczywistości. Ale mamy jeziorko z tym, że on jest normalne. Woda koloru wody w lesie, no. Więc nie wiem, co w tym koloru było. Ostatnie z kolorowych jeziorek. Taki przesmyk pomiędzy tym większym. Tym małym z mostkiem. I schodkami. No i damy. Morską drogą trzeba się z tym ewakuować. Mamy taką ramkę do zdjęć. Weźmy.
ale tam się idę stanąć w tej ramce. Chociaż sobie stanąć, dobrze. Tylko tam za bardzo nie możesz jak stanąć chyba. Byś musiał od dołu właściwie filmować, a... No to filmuję cię teraz na tle jeziora. Ale to możesz... Dobra, nagrywa się. Co ty już idziesz? Ze wszech miar godny polecenia odcinek drogi leśnej. Zacienionej. Kawałek taki normalnej drogi, ale ruchu to za wielkiego nie ma. Teraz słyszę. Nawet nie słyszę, nie ma żadnego auta. Na tym łuku powinien być zjazd. Nie, jest, jest, oczywiście. Ostatnia przerwa przed polem namiotowym. Skracamy nasze dzisiejsze pętelka z uwagi na temperatury wysokie. No, wady te powady tutaj na razie to. Przejażdżka do kopalni zalanej Wiwiera zakończona. Wołańskim nad zalewem zielona. To jest właściwie jeden z ostatnich elementów tego naszego pobytu, bo się będziemy za jakiś tam czas zbierać do domu. Puszczamy. Kąpielisko zielona. Wracamy na pole namiotowe. Jeszcze raz ten wyglista z tą wyspą i z wiatrakiem. Będziemy się powoli ewakuować. To jakby już nie było nic więcej nagrane, to jest koniec naszego weekendu. Fajnego w sumie i blisko domu.